Zapraszam na naszą aukcję. Na aukcji zaprezentujemy gołębie z naszych najlepszych linii. Z Cavendisha, ze starego szpaka, z Hansa Grzesika oraz z nowych nabytków. Z rodziny Van de Hide, z Kurt Platier, czyli z topowych, absolutnie najlepszych gołębi, które aktualnie są w Belgii, bo tylko na takich gołębiach bazujemy. Oraz na najlepszych naszych liniach, które są zbadane na genach na szybkość oraz na powrotnolotność. W aukcji w rodowodach można zauważyć zapis gen GPS. Zapisałem tam w rodowodach gen AATT. Jest to maksymalnie aktualnie znany gen na orientację oraz na powrotnolotność u gołębi pocztowych. Bardzo polecam gołębie z tymi genami, ze względu na to, że gołąb, który posiada ten gen, leci po jak najkrótszej linii lotu i nie nadrabia dodatkowych kilometrów. Co z tego, że gołąb jest super szybki, jak nie leci po linii prostej? Gołąb musi lecieć maksymalnie jak na wprost. Dodam tylko, że to są wasze badania, które wykonujecie z Instytutem, a przebadaliście prawie ponad 1000 gołębi. Dokładnie. Bardzo dużą grupę gołębi przebadaliśmy. Badaliśmy to na 3 sposoby. Badaliśmy to grupę gołębi bardzo dobrych w lotach, które zrobiły ponad 30 konkursów, czołowych konkursów, do grupy gołębi, która leci przeciętnie. Okazało się, że gołębie z grupy wybitnych posiadają pewne geny, które gołębie słabe nie posiadają. To jest pierwszy klucz do wyłonienia tych genów. Drugim czynnikiem, na który kierowaliśmy się, było porównanie gołębi pocztowych, wybitnych, do genów gołębi ozdobnych, całkowicie niezwiązanych z lotowaniem. Co się okazało? Gołębie, które ozdobne nie są w stanie wrócić nawet z 5 km, w ogóle tych genów nie posiadały. Więc myślę, że to jest dwa takie kluczowe czynniki, które pozwoliły nam wyłonić te geny. Dodam jeszcze, że zakupiliśmy gołębie od jednego z 3 najlepszych hodowców aktualnie na świecie na wspólnych gołębnikach. Na gołębie, które się bardzo sprawdzają w różnych wspólnych gołębnikach. Zakupiliśmy tych gołębi 8. Na 8 gołębi 7 posiada maksymalny gen na orientację. Dodam tylko, że przykładowo, jeżeli zbada się inne gołębie z innych linii zakupionych, to najczęściej na 8 gołębi 1, a czasami żaden nie ma tego genu na orientację, więc tu jest kolejny dowód na to, że ten gen na orientację odgrywa tak kluczową rolę. Co dodam jeszcze? Miałem wiele pytań, zapytań odnośnie tych genów. Nie ma problemu, można takie geny wykonać też we własnym zakresie. Myślę, że Wiktor tutaj ewentualnie doda pod filmem namiar, gdzie będzie można po prostu przedzwonić lub napisać i taki gen sobie we własnym zakresie wykonać, bo to nie jest żadna tajemnica. Faktem, że my z tatą na tym bardzo pracowaliśmy, ale myślę, że to jest ten klucz, który do tej pory był nieodkryty, czyli nikt nie był w stanie zajrzeć gołębiowi do głowy, a na skutek tego, że robiliśmy dużo doświadczeń, jeżeli chodzi o loty GPS, porównywania najlepszych gołębi do średnich, ozdobnych do najlepszych, udało nam się wyłonić te 2 kluczowe geny, które zdecydowanie
pełnią główną rolę przy orientacji gołębi. I na tej aukcji właśnie hodowcy znajdują się takie gołębie z tymi genami, ale znajdują się też bezpośrednio dzieci waszych najwybitniejszych gołębi w gołębniku rozpłodowym i lotowym. Dokładnie. Te geny fakt z faktem nie są tanie, te badania. My w tym momencie nie przebadaliśmy wszystkich gołębi jeszcze na te geny, na orientację. Część gołębi już ma zapisane w rodowodzie te geny, więc proszę sobie na to zwrócić uwagę. W dalszym ciągu będziemy badać, więc myślę, że w przyszłości wszystkie gołębie, które w naszej hodowli będą, będą miały w rodowodzie pokazany ten gen. Jeżeli rodzice mają maksymalny gen na orientację, to automatycznie wiadomo, że dziecko dziedziczy też ten maksymalny gen. Także hodowcy, zapraszamy do bardzo szczególnej aukcji. Aukcji, na której to, co powiedzieliśmy, będą gołębie z tymi genami nazwanymi GPS, czyli orientacji jak najszybciej, jak najkrótszą drogą wrócić do domu, gołąb ma osiągnąć najszybszą prędkość do powrotu. I będą gołębie na tej aukcji bardzo dla nas szczególne. Będzie to bardzo dla nas ekskluzywna aukcja, ze względu na to, że to są bezpośrednio dzieci najwybitniejszych gołębi z rodziny Rzepków, czyli Marcina Dodam, i Marka. Dodam, że do każdego gołębia oczywiście będzie dołączony katalog. Też jako w katalogu są gołębie. W katalogu są prezentowane nasze wyniki, najlepsze gołębie w historii hodowli oraz najlepsze gołębie lotowe. Lenox, będziemy mieć dziecko Lenoxa. Będzie dziecko Lenoxa, będzie Dakoty. Dziecko Dakoty, będzie dziecko Adel. Adel była piątą samicą w Polsce w konkursie redakcji. Będą podwójne wnuki Cavendisha, więc naprawdę, naprawdę warto. Będą super gołębie. Są to gołębie późne. Nie są przebierane ze względu na to, że my trzeci, czwarty lęk przeznaczamy cały do sprzedaży. W swojej hodowli zostawiamy pierwszy i drugi lęk dla siebie, a trzeci, czwarty lęk jest w całości przeznaczony do sprzedaży. Zapraszam hodowcy do udziału w aukcji. Zapraszamy też do kontaktu. Dobry lot, hodowcy. Dobry lot.